siódmej kolejce drugiej ligi Grupy Zachodniej Górnik Wałbrzych podejmował na własnym boisku drużynę Tura Turek. Przed tym spotkaniem zespół z Wałbrzycha miał na koncie 6 punktów i ujemny bilans bramkowy. Zatem wszyscy kibice, którzy zasiedli na krzesełkach wałbrzyskiego stadionu, byli pełni nadziei, że ich zespół zdobędzie kolejne 3 punkty. Po ciekawym początku, gdzie drużyna z Wałbrzycha mogła zdobyć bramkę, nastała nuda i cała gra w obydwu drużyn przeniosła się na środek boiska. Najlepszą szansę na zdobycie gola mieli zawodnicy Tura Turek. Piłka bita z narożnika boiska po strzale głową trafiła w słupek bramki strzeżonej przez bramkarza Górnika. Potem tempo gry zdecydowanie się zmniejszyło i po kilku szansach, które można zliczyć na palcach jednej ręki, wynik spotkania nie uległ zmianie. Pod koniec pierwszej połowy wielką szansę na zdobycie pierwszego gola w meczu siódmej kolejki drugiej ligi mieli zawodnicy Górnika Wałbrzych. Piłka już wylądowała w siatce gospodarzy, ale sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym naszego zawodnika, po czym został on za to przewinienie ukarany żółtą kartką. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym, a delikatnie poirytowani kibice zgromadzeni na stadionie czekali na rozwój sytuacji i goli w drugiej połowie meczu. Druga część spotkania miała przynieść więcej emocji i okazji na strzelenie bramki. I tak również było. Już na początku kilka szans zmarnował klub z Turka, który niecelnie strzelał na bramkę rywali. Górnik podniósł rękawice i pokazał, że w tym meczu to on jest górą. A stało się to w 76 minucie, gdzie po zamieszaniu w polu karnym i złej postawie obrońców do bramki Tura z bliskiej odległości trafił Dariusz Michalak. Kilka minut później powinno być 2-0 dla Górnika, lecz strzał z rzutu karnego wybronił bramkarz przyjezdnych. Do końca spotkania akcja toczyła się w środku boiska, tak samo jak w pierwszej połowie meczu. Kilka dobrych sytuacji mieli zawodnicy z Wałbrzycha, lecz nie potrafili ich wykorzystać i nie zdołali zdobyć drugiej bramki. Trener gości nie był zadowolony z postawy swojego zespołu, a wygraną Górników definiuje przypadkiem i złą grą obrońców przy stracie bramki drużyny z Turka. Szczerze, nie graliśmy źle. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie dwie groźne sytuacje po stałych fragmentach gry. Kto wie, gdybyśmy strzelili może bramkę, mecz potoczyłby się inaczej. Zresztą w pierwszej połowie jedna i druga zespół stwarzały sobie tylko sytuacje po stałych fragmentach gry. W drugiej połowie więcej strzałów i zdecydowanie więcej determinacji, takiego cwaniactwa wykazała drużyna Górnika. Strzelili bramkę na 1-0 po, no powiem szczerze, katastrofalnym błędzie, gdzie piłka została wybita ze stałego fragmentu gry raz, później wróciła w pole karne, znalazło się dwóch zawodników bez krycia. Nie wiem, jak to się mogło stać. No, a później konsekwencją tego, gdzieś tego naszego chaosu był rzut karny, na szczęście obroniony przez Michała Kołbę. Staraliśmy się do końca gdzieś tam rzucić się do ataku, kontry Górnika były groźne. No nie udało się i wracamy z minami kwaśnymi do domu. Co, no powiem szczerze, podobało mi się dwóch napastników, mają groźne stałe fragmenty gry. No na pewno grają inaczej u siebie, inaczej na wyjeździe, to także jeżeli ja widzę zespół, który gra u siebie, na pewno gdzieś są zadziorni, tak to bym powiedział, walczą o każdą piłkę, taki mają charakter i to przynosi im punkty. Przypominamy, że kolejny mecz zespołu Górnika to wyjazd do Torunia, a później Wałbrzyszanie podejmą u siebie KS Polkowice. A już za tydzień odbędzie się HiT, czyli 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie Górnik Wałbrzych na własnym stadionie podejmie pierwszoligową Olimpię Grudziądz.